Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w środę, 8 listopada. Zapraszam Państwa na teledziennik. Na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbył się dzisiaj finał rejonowy konkursu wiedzy o policji Razem Bezpieczniej. Organizatorami konkursu są Ochotnicze Hufce Pracy oraz Dolnośląska Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Była to 19. edycja konkursu wiedzy o policji zatytułowanego Razem Bezpieczniej. Do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia przyjechały reprezentacje ochotniczych hufców pracy z Wałbrzycha, Bielawy, Świdnicy, Dzierżoniowa, Bystrzycy Kłodzkiej, Ząkowic Śląskich i Dziębic. Konkurs Razem Bezpiecznie od 19 lat w nawiązaniu porozumień komendanta hufca i komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu jest przede wszystkim skierowany do wychowanków ochotniczych hufców pracy na Dolnym Śląsku. Rok w rok pracujemy z taką młodzieżą przede wszystkim i to nie trwa tylko jednorazowo, ale przez cały rok funkcjonariusze z Dolnego Śląska prowadzą spotkania z wychowankami OHP, przygotowują ich, uczą jak należy postępować w różnych sytuacjach, uczą wiedzy również i o policji, bo jednym z elementów właśnie konkursu jest zmierzenie się z testem. Test właśnie zawiera pytania również z zakresu wiedzy o policji, stopni, umundurowania, wydziałów. W ten sposób też chcemy pokazać taką dyscyplinę, jaka powinna też obowiązywać w różnych sytuacjach, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to przede wszystkim trzeba i potrzebna jest ta rozwaga, myślenie, pobudzanie tego wszystkiego do funkcjonowania. Konkurs podzielony został na część teoretyczną i praktyczną. Drugim etapem właśnie będzie część plastyczna, 3-osobowe zespoły i to przede wszystkim jest najważniejsze, żeby młodzież współpracowała razem, bo w grupie wiadomo jest lepiej, bezpieczniej. Chcemy też poprzez ten konkurs właśnie uczyć młodzieży współpracy i też właśnie w drugim etapie organizujemy i proponujemy taką formę. Część plastyczna dzisiaj będą wychowankowie wymyślali wiersz z zakresu bezpieczeństwa. To będą tematy z uzależnień, z terroryzmu, z bezpieczeństwa osób starszych, z ogólnych zasad bezpieczeństwa. A następnie graficznie, plastycznie dokonają oprawy tego wiersza. I całość będziemy brali pod uwagę i pomysłowość, i poprawność, i przede wszystkim współpracę w grupie. Był to finał regionalny w przyszłym roku w 20. rocznicę nawiązania współpracy pomiędzy Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP a Dolnośląską Komendą Wojewódzką Policji. Odbędzie się finał wojewódzki. Na zwycięską drużynę czekają ciekawe nagrody. Nagrody wiadomo są też i dostosowane do młodzieży. Tak? Chcemy zainteresować braniem udziału w tego typu konkursach. To będzie na przykład wizyta w Komendzie Wojewódzkiej, poznanie pracy policjanta. To będzie zwiedzenie humanitarium na przykład, różne etapy i pomysły gdzieś tam się zdradzają dla tych szczególnie wyróżnionych podczas konkursów. Na zakończenie finału regionalnego najlepsze zespoły otrzymały puchary komendanta wojewódzkiego OHP, komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz komendanta miejskiego Policji w Wałbrzychu. Gospodarzem konkursu była Stara Kopalnia. Przez cały tydzień w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu trwać będą warsztaty młodego patrioty. W trakcie warsztatów dzieci zapoznają się z podstawowymi symbolami narodowymi oraz świętami narodowymi. Muzeum Porcelany już od wielu lat szczególną uwagę przykłada do edukacji najmłodszych gości. Poprzez różnorodne zajęcia warsztatowe i edukacyjne przybliża dzieciom i młodzieży historię, historię sztuki i uczy wrażliwości. W dniach 6-10 listopada w związku ze zbliżającym się świętem odzyskania niepodległości muzeum zaprasza na warsztaty młodego patrioty. Już od kilku dni trwają zajęcia patriotyczne. Na takich warsztatach za pomocą pokazu multimedialnego przybliżamy dzieciom patriotyzm, tematykę patriotyzmu, kim jest patriota. Na takich warsztatach poruszamy tematy tradycji, języka, kultury. Sam moment przyjścia dzieci do muzeum jest pokazaniem tego, że są patriotami. Te zajęcia wiążą się oczywiście z zajęciami manualnymi, plastycznymi, na których wykonujemy kokardy narodowe. Nie ukrywam, że te kokardy dzieciom później będą potrzebne w szkole właśnie podczas obchodzenia tego święta narodowego dnia 11 listopada. Takie zajęcia pokazują, że dzieci są też kreatywne, bo jak widzicie Państwo, to bardzo szybko, sprawnie idzie.
Akurat dzisiaj odwiedziła nas szkoła numer 15, znajdująca się w dzielnicy Piaskowa Góra. Cieszymy się, że te zajęcia cieszą się ogromną popularnością. Zapraszamy, nie ukrywam, że te miejsca już są, końcówka jest tych miejsc, więc zapraszamy serdecznie do skorzystania jeszcze z tych zajęć patriotycznych. Warsztaty rozpoczęła część teoretyczna, której zwieńczeniem były odpowiedzi dzieci na zadawane przez prowadzącą wykład pytania. Sama jestem zaskoczona, ponieważ są to dzieci z 4 klasy szkoły podstawowej, wiedza jest ogromna. Nie ukrywam, że nawet czułam się niezręcznie na tych zajęciach, ponieważ dzieci miały tak ogromną wiedzę, że ja chyba byłam praktycznie może nawet i niepotrzebna. Ja myślę, że jak najbardziej jest Pani potrzebna i takie zajęcia są potrzebne. Myślę, że tak. To nie tylko jednorazowe zajęcia, ponieważ przy wszystkich ważniejszych świętach Muzeum Porcelany dba o to, żeby wiedza, dana historia była przekazywana nie tylko tym najmłodszym, ale też tym starszym dzieciom. Dlatego kultywujemy to, te wszystkie tradycje w Muzeum Porcelany, więc zapraszamy. Na początku chciałabym Cię spytać, skąd masz tak fantastyczną wiedzę na temat naszych symboli patriotycznych, tradycji związanych z polskością? Czytam książki i oglądam dużo filmów na temat historii Polski. Czyli interesujesz się historią? Tak. A gdybyś mógł nam opowiedzieć tę legendę, skąd pochodzi nasze godło, bo ja przyznam się, słyszałam po raz pierwszy. Godło pochodzi z, jak Lech, Czech i Rus jechali. Lech się zatrzymał pod dębę, położył się, bo był zmęczony i zobaczył białego orła, jak wylatywał ze swojego gniazda i założył tam gród i powiedział, że ten orzeł będzie jako godło. Czego ciekawego dowiedziałeś się dzisiaj podczas tej prelekcji? Dużo rzeczy. A coś było dla Ciebie nowością, zaskoczeniem? Ta historia, którą Kuba opowiadał. Czym według Ciebie jest patriotyzm? Patriotyzm to jest na przykład człowiek, który jest bardzo wierny Polsce. Na przykład, że Polska to jest nasza ojczyzna, to on jest jej bardzo wierny i mógłby zrobić dosłownie dla niej wszystko. A czy Ty czujesz się patriotą? No, nawet tak. Czuję się patriotą. A jak ten twój patriotyzm ucznia szkoły podstawowej się objawia? No nie wiem, że na przykład muszę się dobrze uczyć i być, szanować szkołę i szanować jej teren i szanować też nauczycieli. Patriotyzm jest szanowanie ojczyzny, kochanie Polski, no i lubienie szkoły, tak szanowanie. Czy Ty czujesz się patriotką? Jak to się objawia? Tak, czuję się. Po zakończeniu warsztatów uczniowie szkoły podstawowej nr 15 zwiedzili Muzeum Porcelany wraz z przewodnikiem, poznając dla odmiany historię naszego regionu. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Doskonale wiedzą to uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu. Dziś zainaugurowano kolejną edycję programu Śniadanie daje moc. Placówka uczestniczy w tym projekcie już od 7 lat. Zespół szkolno-przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu kładzie ogromny nacisk na uświadomienie swoich uczniów w zakresie zdrowego odżywiania. Szkoła bierze udział w akcjach Owoce i Warzywa w szkole, Szklanka mleka, Od uprawy do potrawy, Owoc dnia, Wybieram zdrowie, czy też Śniadanie daje moc. Edukacja w tym zakresie to nie tylko teoria, to także praktyka, zwłaszcza, że szkoła dysponuje doskonałym zapleczem gastronomicznym. Zespół szkolno-przedszkolny numer 1, więc numer 1 zobowiązuje do czegoś, w związku z tym staramy się, żebyśmy byli najlepsi, a przynajmniej chcemy dorównać tym najlepszym i wieć prym. Posiadamy oczywiście zaplecze bardzo ładne. Myślę, że nie powstydziłby się tego żaden 4-5-gwiazdkowy hotel, tego sprzętu, który tutaj mamy. Codziennie gotujemy posiłki dla wszystkich dzieci przedszkolnych. Codziennie gotujemy również posiłki dla dzieci szkolnych. Łącznie codziennie jest wydawanych około 140-150 posiłków. W tej chwili w szkole łącznie jest około 400 uczniów, więc no 1/3 dzieci spożywa posiłki. Mamy ten plus, że dzieci, które chętnie chcą zjeść obiad, to mogą ten obiad zjeść u nas na miejscu. Jest on codziennie przygotowywany, dostarczony, znaczy tutaj jest cały gotowany i wydawany dzieciaczkom. W programie edukacyjnym Śniadanie daje moc zespół szkolno-przedszkolny nr 1 bierze udział już od 7 lat. Przystąpiłyśmy w tym
roku szkolnym do ogólnopolskiego konkursu na dofinansowanie śniadania daje moc dla naszych dzieci, czyli uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Wałbrzychu. I zjemy faktycznie bardzo bogate śniadanie w tym roku, ponieważ ten konkurs wygraliśmy i otrzymaliśmy 1000 zł dla naszych dzieci na śniadanko. Ideą programu jest propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu odżywiania się oraz zapobieganie niedożywienia dzieci w Polsce. Czy obserwują Panie, że te nawyki żywieniowe są złe, że dzieci jednak w domu nie zdobywają wiedzy, jak powinno się zdrowo odżywiać? Tak, uważamy, że w domu nie zdobywają tej wiedzy, natomiast czynimy to wszystko w trakcie edukacji i różnych działań temu poświęconemu tematowi. W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły zjedzą wyjątkowo obfite śniadanie dzięki dofinansowaniu do śniadania moc, który ten konkurs wygraliśmy. Tak jak powiedziała, szkoła nasza jako jedyna placówka znalazła się jako laureat, jedyna na Dolnym Śląsku, a jedna z 16 w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni z naszego sukcesu i zadowoleni, a w dniu dzisiejszym naszym uczniom życzymy smacznego śniadania. Bardzo się cieszę. No, nie, jest to zasługa przede wszystkim pracowników tej szkoły. Staramy się robić wszystko w jak najlepszym porządku i dla zdrowia szczególnie naszych dzieci i naszych przedszkolaków, bo mamy również przedszkolaków. W tym programie również bierze udział klasa zero i przedszkole, także jestem bardzo dumny. 8 listopada uroczyście zainaugurowano kolejną edycję programu edukacyjnego, a także rozstrzygnięto konkurs na przepis na zdrowe śniadanie i na hasło zachęcające do zdrowego odżywiania się. Na przepis, a także na wymyślenie haseł, 6 haseł i te hasła właśnie znajdują się tutaj na naszym wystroju. Ale myślę, że ta akcja pewnie trwa cały rok. Edukacja, jak ważne jest śniadanie, jak zdrowo należy się odżywiać, jest bardzo ważną rzeczą. Jest bardzo ważną rzeczą i już ten program edukacyjny kontynuujemy od 7 lat. Ma on na celu przede wszystkim podniesienie świadomości wśród naszych uczniów i rodziców, jak bardzo ważnym posiłkiem jest śniadanie. To pierwsze, z którym dziecko wychodzi do szkoły i to drugie, które zje tutaj na terenie szkoły. Jak wygląda Twoje ulubione śniadanie? Co najlepiej lubisz jeść? To zależy. Wszystko lubię. Jogurty, mleczko. Proszę. Lubisz płatki? Tak, ale troszeczkę tylko. Trzeba się zdrowo odżywiać, żeby organizm nie chorował. No, trzeba jeść zdrowe owoce, warzywa, żeby po prostu nie psuć swojego organizmu. A jak wygląda Twoje ulubione śniadanie? Bo jem czasami płatki, czasami jem kanapkę z różnym mięsem. No. A czasami jem parówki, tosty i różne inne. Czyli czasami trochę niezdrowo też trzeba zjeść. Racja. Śniadaniu? No na pewno zdrowe śniadanie. Typu chleb z ziarnami, chleb ciemny, ogórki, warzywa i owoce. Czyli zdrowe śniadanie. A co Ty najbardziej lubisz jeść? Co najbardziej lubię jeść na śniadanie? Chleb. Chyba chlebek jakiś zdrowy. Żeby być zdrowym trzeba jeść nabiał, owoce i warzywa, ryby i różne inne zdrowe rzeczy. A McDonald's i chipsy? A McDonald's i chipsy nie. Trzeba jeść owoce, warzywa, jogurty, jeszcze orzechy, to wszystko. A czy na McDonalda można sobie pozwolić? Czasami można, ale raz na jakiś czas.
Nie od dziś wiadomo, że czym skorupka zambudu nasiąknie, tym na starość trąci. Zdrowego odżywiania należy uczyć się od najmłodszych lat, aby w późniejszym wieku nie być fanem fast foodów i innego śmieciowego jedzenia. Na zakończenie Teledziennika zaproszenie do Szaniawskiego, czyli Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, w którym w ten weekend mowa o używkach. W ten weekend w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu o nałogach. Zapraszam Państwa na dwa spektakle. Pierwszy już jutro o godzinie 19 w czwartek. Gdyby Pina nie paliła, to by żyła, w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Spektakl, który szykuje się na wyjazd na festiwal duży, ważny w Rzeszowie, dwukrotnie przed Państwem w ten weekend na naszej scenie. Gdyby Pina nie paliła, to by żyła, to hołd złożony wielkiej artystce, charyzmatycznej choreografce i tancerce Pinie Bausz. Spektakl nostalgiczny, pełen poczucia humoru, muzyki, który mówi o nałogowym robieniu sztuki i uzależnieniu od tytoniowego nałogu, ale także o utracie i żałobie. W czwartek o 19, a także w niedzielę o godzinie 18 zapraszam Państwa serdecznie. Natomiast w piątek i w sobotę o 19 drugi spektakl Kokaina i Sprawiedliwość dla Wszystkich w reżyserii Szymona Kaczmarka. Spektakl właśnie został zakwalifikowany do 24. edycji konkursu na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Bardzo się cieszymy. Zapraszam Państwa na fascynującą podróż i niebezpieczną kokainowym szlakiem. Zapraszam na spektakl sensacyjny o wolnym rynku, uczciwym handlu, globalnej gospodarce i paradoksach, które pozwalają nam utrzymać czyste sumienie, a przestępcom zarabiać miliony. Na koniec dochodzimy do konkluzji, że łatwiej natknąć się na kokainę niż na sprawiedliwość. W piątek i sobotę o godzinie 19 Kokaina i Sprawiedliwość dla Wszystkich. Już teraz chcę tylko zapowiedzieć zwiastunem duże, wielkie wydarzenie w następnym tygodniu. 18 dni dramaturgii. Szukajcie Państwo szczegółowych informacji na naszej stronie. Warto być z nami, tym bardziej, że w roku konradowskim jest to wydarzenie szczególne. To wszystko w Teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę. Tuż po nim zapraszam na relacje z obchodów 70-lecia Zespołu Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia jutro.